Cześć, witaj na kolejnej lekcji kursu naturalnego z chemii. Dzisiaj zajmiemy się alkoholami. Pewnie będzie to lekcja, którą w większości możesz kojarzyć ze szkoły podstawowej bądź z gimnazjum, ponieważ te tematy na pewno też się pojawiały, w przeciwieństwie na przykład do węglowodorów aromatycznych. Wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych, ponieważ w tej chwili będziemy o takich mówić, wyraża się wzorem CnH2n plus 1OH. To CnH2n plus 1, tak, to jest grupa alkilowa, która jest połączona z grupą OH. My grupę OH też powinniśmy kojarzyć już z wodorotlenków, ale jest to nieco inna sytuacja, ponieważ tutaj grupa OH jest połączona bezpośrednio właśnie z tym łańcuchem węglowym. Dlatego mówimy tu o grupie hydroksylowej, a nie o grupie wodorotlenkowej. Tak po prostu przyjmujemy i tego nazewnictwa będziemy się trzymać. Gdybyśmy sobie w miejsce tego N-a podstawiali kolejne liczby naturalne, 1, 2, i tak dalej, to byśmy otrzymywali właśnie szereg homologiczny alkoholi. Też nie będę teraz za bardzo tłumaczył, czym jest taki szereg homologiczny, ponieważ już mówiliśmy sobie przy okazji chociażby szeregu homologicznego alkanów, czym on jest. I kolejno otrzymujemy CH3OH, jest to metanol bądź alkohol metylowy. C2H5OH jest to etanol bądź alkohol etylowy. C3H7OH jest to oczywiście propanol bądź alkohol propylowy, tylko tutaj już musimy sobie powiedzieć o dość istotnej kwestii. Mianowicie grupa OH może być przyłączona do atomu węgla, który byśmy numerowali jako 1, czyli 1, 2, 3, i to jest obojętnie, czy tą grupę przyłączymy do tego atomu węgla, czy do tego atomu węgla, wtedy po prostu liczylibyśmy ten węgiel jako 1. I tak otrzymujemy propan 1 ol, tak? Ta końcówka ol właśnie nam gdzieś mówi, że mamy do czynienia z alkoholami, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w strukturze cząsteczki właśnie jest ta grupa OH przyłączona do atomu węgla. Inny przykład, cholesterol, tak, to też jest końcówka ol i tutaj też się możemy domyślać, że można go przyporządkować również do rodziny alkoholi ze względu na tą końcówkę. Bądź grupa OH może być przyłączona no właśnie do drugiego atomu węgla. Wtedy mamy propan 2-ol, zwany też potocznie izopropanolem. Co oznacza ta jedynka rzymska z takim kółeczkiem i tutaj ta dwójka rzymska z takim kółeczkiem? Mianowicie chodzi o rzędowość alkoholi. Być może wspominaliśmy już o rzędowości atomów węgla w węglowodorach, czyli z iloma innymi węglami jest połączony dany węgiel. Tutaj będziemy to bardzo podobnie definiować, ponieważ będzie nas przy rzędowości alkoholi interesował atom węgla, który jest połączony z grupą OH. Tutaj jest on zaznaczony na kolor zielony. Jeśli jest połączony z jednym węglem, to jest to alkohol pierwszorzędowy. Jeśli ten węgiel połączony z grupą OH jest połączony z dwoma węglami, będzie to alkohol drugorzędowy. I tu mamy jeszcze przykład. Proszę zobaczyć, że mamy tutaj atom węgla połączony z trzema atomami węgla. Tak, mówimy o tym atomie węgla połączonym bezpośrednio z grupą OH. Jest to oczywiście trzeciorzędowy alkohol o nazwie 2-metylopropan-2-ol. Ta rzędowość alkoholi będzie szalenie istotna, gdy będziemy mówić o aldehydach i ketonach, ponieważ utlenianie odpowiednich alkoholi o odpowiedniej rzędowości może nam dawać różne produkty, które należą do różnej grupy, różnej rodziny związków chemicznych. Więc akurat to, o czym teraz sobie mówimy, warto sobie gdzieś tam szczególnie odnotować.
Również będziemy mówić i również nie należy tego mylić z sytuacją, kiedy grupa OH będzie przymocowana, tak, będzie przyłączona bezpośrednio do pierścienia aromatycznego. Bezpośrednio. Zobaczcie, w tym wypadku grupa OH nie jest połączona bezpośrednio. Jest przez ten mostek metylenowy. Kiedy grupa OH jest połączona bezpośrednio z pierścieniem aromatycznych, też będziemy sobie osobno omawiać, będą to fenole. Zaś w tym przypadku to już jak najbardziej jest alkohol. Można zapytać się, to jaki to jest alkohol, tak? Jaka jest nazwa tego alkoholu? Podczas lekcji na pewno trzecia część węglowodorów aromatycznych też wspominałem, że taki podstawnik, tak, pierścień aromatyczny z grupą CH2, to jest podstawnik benzylowy. Więc skoro jest to alkohol, to możemy to nazwać alkoholem benzylowym. Lub inaczej, tak, tu jest jeden atom węgla, czyli pochodna metanu i dwa podstawniki. Sam pierścień to jest fenyl, a nie benzyl, tak? Sam pierścień to fenyl i tutaj OH, czyli to jest jakby metanol z podstawnikiem, czyli fenylometanol, tak? Bo tu jest jeden węgiel, metan ma jeden węgiel. Zobaczmy tutaj taką sytuację. Niech Was to nie zmyli, to oczywiście nie jest pierścień aromatyczny, to jest pierścień pochodzący od cykloalkanów, dlatego nazywamy to cykloheksanolem. Tak? Ten związek diametralnie różni się od tego związku. Jeden to alkohol, drugi to fenol. Pamiętajmy o tym. Mogą być również inne przypadki nazewnictwa takich alkoholi. Kolejno tutaj mamy trzy atomy węgla, więc pochodna propanu, ale zawsze ta grupa OH będzie miała pierwszeństwo w nazewnictwie. Dlatego mamy prop2n1ol. W tym przypadku, no, bardzo podobnie, tak? Grupa OH ma pierwszeństwo, więc mamy 3 chloro. Numerujemy od tej strony. 1, 2, 3, 4, więc jest 3 chloro, 2 metylobut, 2N, no i na końcu 1-ol. Musieliśmy zawrzeć i chlor, i grupę metylową, i wiązanie podwójne. I chlor, i grupę metylową, i tu wiązanie podwójne. A że to jest dalej alkohol, to sobie już tutaj to uwzględniliśmy. Oczywiście i jeden przypadek, i drugi to są alkohole oczywiście pierwszorzędowe. W tym przypadku mamy do czynienia z alkoholem drugorzędowym. Jest to cyklopent 3N1-ol. Przejdźmy do właściwości i do jakiejś charakterystyki tych alkoholi. I warto sobie nadmienić, że alkohole, szczególnie te o krótkich łańcuchach węglowych, to naprawdę są dość silne trucizny. Tutaj myślę, że takim książkowym przykładem jest oczywiście metanol, który jest cieczą bardzo podobną do etanolu, czyli do kolejnego alkoholu, czyli bezbarwna, są to ciecze dość lotne, tak, dość łatwo parujące. Mają właśnie ten charakterystyczny zapach, ścinają białko. No i faktycznie są truciznami. Tylko w tym wypadku, jeśli mamy do porównania metanol i etanol, to oczywiście większym trucicielem jest metanol, ponieważ nawet niewielkie dawki tego alkoholu mogą prowadzić do utraty wzroku bądź śmierci. Warto sobie też może przypomnieć, czym jest inhibicja kompetycyjna, ponieważ okazuje się, że w pewnych ilościach na zatrucie metanolem może pomóc etanol, ale może nie będę jakoś specjalnie rozwijał teraz tego tematu. Etanol oczywiście możemy kojarzyć z chociażby napojów alkoholowych, z piwa, z wina, wódki itd., itd., lub też z fermentacji alkoholowej, gdzie glukoza w sposób beztlenowy właśnie daje nam ten etanol i też dwutlenek węgla.
Oczywiście chyba też nie muszę wspominać o bardzo groźnej chorobie, jaką jest alkoholizm. Można sobie ewentualnie o skutkach doczytać. Jeśli chodzi o dość ciekawe zjawisko, które występuje między innymi w alkoholach, jest to kontrakcja objętości. Dokładnie kontrakcja, ujemna kontrakcja objętości. To znaczy, że jak zmieszamy ze sobą dwie substancje, tutaj dwie ciecze, to mieszanina, która powstanie w konsekwencji, będzie miała mniejszą objętość niż suma użytych objętości cieczy. Tutaj bardzo poglądowo absolutnie nie mówię, że akurat z 20 i z 20 powstanie 38. To jest tylko taki obrazowy przykład. O, tak zawsze jak się coś nagrywa, to sąsiad akurat musi się uaktywnić z remontem. No niestety tak to już jest. Dlaczego tak się faktycznie dzieje? Dlatego, że cząsteczki alkoholu są stosunkowo duże. Zaś cząsteczki wody są stosunkowo małe i po prostu jakaś odległość między jedną cząsteczką alkoholu a drugą cząsteczką alkoholu, to faktycznie gdzieś tam może pomiędzy się zapodziać cząsteczka wody, mniejsze wchodzą pomiędzy większe te cząsteczki i tak się właśnie dzieje, że mamy wyjściową mieszaninę o mniejszej objętości. Tutaj mamy też wyjaśnione, w jaki sposób to się dzieje. Co jeśli chodzi o odczyn roztworów wodnych alkoholi? No oczywiście roztwory wodne alkoholi mają odczyn obojętny. Alkohole nie dysocjują w wodzie. Tak, też nie należy mylić, że tam jest grupa OH, więc gdzieś tam po prostu będą udawały OH minusy, tak? To nie działa w przypadku alkoholi. Wręcz przeciwnie, możemy powiedzieć, że alkohole, mimo że mają odczyn obojętny w roztworach wodnych, to mogą wykazywać słabe właściwości kwasowe. Dlaczego? Ponieważ mogą reagować z aktywnymi metalami, dając wodór, tak? No i coś na kształt soli. Tak samo robiły przecież kwasy. Gdybyśmy sobie magnez wrzucili do kwasu solnego, również powstałaby sól i wodór. W tym przypadku oczywiście metal nam wchodzi w miejsce tego wodoru, który jest w grupie OH i powstają nam sole alkoholany. W tym przypadku jest to metanolan sodu, które nie dość, że dysocjują w roztworze wodnym, to jeszcze ten anion, czy metanolanowy, czy etanolanowy, może hydrolizować w wodzie, odtwarzając nam alkohol i dopiero wtedy tak dając nam te OH minusy. Czyli możemy powiedzieć, że alkoholany, tak w tym przypadku mówimy tutaj no przykładowo o solach metanolu czy etanolu, hydrolizują w wodzie, tak? I ta równowaga jest bardzo przesunięta na korzyść produktów. Ta hydroliza jest bardzo daleko posunięta. Tych anionów praktycznie nie ma w roztworze wodnym, bo od razu reagują z wodą, dlatego odczyn takich roztworów faktycznie będzie silnie zasadowy. Na następnej lekcji opowiemy sobie też może nieco więcej o reakcjach chemicznych alkoholi i może uda się też porobić kilka zadań. A ja dziękuję za dzisiejszą lekcję i do zobaczenia.